Hej, siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj pokażę Wam na tym filmiku, pokażę Wam market, taki bardzo fajny market. Mnóstwo różnych warzyw też, warzyw, owoców. Czekajcie, patrzę, bo zaraz mój bus tu ma podjechać. Tutaj ludzie właśnie już czekają też w hotelu. Mamy tam kilometr zjechać do miasta, za bardzo nie ma jak przejść. Nie ma chodników przez ten kilometr. Dopiero później tam w mieście i tak bym sobie poszedł na nogach, tylko że właśnie nie ma chodników, nie ma za bardzo jak tam dojść. No i właśnie czekam standardowo na swojego busika i mówię, dzisiaj pokażę taki mega market. Kurde, pełno ryb, pełno w ogóle owoców wszystkich morza, krewetki, no wszystko na tym targu jest. Tam jest też od razu stoisko, takie stoiska, gdzie można sobie usiąść, zjeść. Bardzo dużo ludzi wczoraj tam wieczorem było. Nie wiem, co właśnie dzisiaj rano, tylko że wczoraj byliśmy tam już po 10:00 i już praktycznie wszyscy się pakowali, a stoiska wszystkie z rybami już były pozamykane, bo to już za późno jednak po celniu. Wiadomo, rybę to rano, jak tam gdzieś z połowów od razu czy coś, to nawet nie wiem, czy teraz o 10:00 w ogóle już tam się coś będzie jeszcze działo. Ale mam nadzieję, że tak, ale przede wszystkim chcę jeszcze raz zobaczyć teraz za dnia te wszystkie stoiska z warzywami, z owocami przede wszystkim. Wow. Owoce tutaj w Tajlandii są tak pyszne. Na Phuket jesteśmy, na Phuket, Patong, jak ktoś pierwszy raz dopiero widzi filmik. Witam Cię serdecznie. Pamiętaj, żeby zostawić po sobie kciuka w górę, zasubskrybować kanał, jeśli jesteś nową osobą. A ja teraz cisnę do miasta i pokażę Wam ten market, bo naprawdę warto. Myślę, że jeszcze dzisiejszego wieczora udamy się... O, podjeżdża nasz sprzęt. Dzisiejszego wieczora udamy się jeszcze na taki night market, który jest podobno jest jeszcze większy, jeszcze lepszy, ale ten i tak naprawdę warto zobaczyć. Okej, zaczynamy. Wow, sam wysiadłem z naszego transportu tutaj na Chang Tse Lon, czyli w centrum tutaj Patong. Cała reszta jedzie na plażę. No jeźdź. Ale dzisiaj jest bardzo dobry, dzień do kręcenia filmów, z tego względu, że nie wieje i nie praży, czyli można chodzić, zwiedzać i się nie spieczemy, bo wczoraj mi tak przypiekło, że właśnie jest jak jest. Jestem już tutaj na Banzan Fresh Market i słuchajcie, po raz kolejny zostałem zaskoczony, nie, jakby udowodnione mi zostało to, że Tajlandia, a przynajmniej Patong, bo jeszcze nigdzie indziej nie byłem, ale domyślam się, że też, przynajmniej w takich bardziej turystycznych miejscach, w dzień się po prostu nic nie dzieje. W dzień to jest po prostu inny świat. Czyli tak, nie ma żadnych stoisk z jedzeniem. Tu wczoraj było mnóstwo ludzi, zaraz Wam pokażę, co tu się wczoraj działo o 22:00. Nie wiem, w którą stronę. Bangla, boxing, cisza jak makiem zasiał. Zaraz Wam pokażę, co tu się wczoraj działo. Bangla Boxing Stadium. Tam się leją. Tam się krew leje, tam się wszystko leje. Masakra, co tu się dzieje? I po prostu stoją samochody zamiast stoliki z jedzeniem i w ogóle miejsca, gdzie można usiąść i zjeść. No dzień, tak? No dzień, po prostu zwykły dzień. A w nocy to tu się naprawdę dzieje. Okej, ja wchodzę na Banzan Fresh Market. Dobra, jeszcze raz. Banzan Fresh Market. Wchodzimy, patrzymy, co się dzieje. Okej, dzisiaj wszystkie, przynajmniej za dnia, teraz, po 10 rano, wszystkie stoiska są pootwierane. Troszkę... Thank you. Troszkę śmierdzi, nie powiem. Taki zapach jest średni. Tak to wygląda. I tak jak widzicie, półki się uginają. Owoców jest bardzo dużo. I bardzo pyszne. Po prostu... Te mango to są najpyszniejsze chyba tutaj na razie z owoców, jakie jadłem. Banany przepyszne, te są takie małe,
te są wielkości palca fuck you. One są takie, takie jak palec fuck you. Sobie wyobraźcie, jakie to są bananki i takie jeszcze cieniutkie, prawie że palec, jak palec. Bo są małe, o, bo są na przykład małe te czy te, to są też dużo, o połowę, gdzie? No, trzy razy mniejsze, o te takie, te znam z tych. Tak, jakby ten rozmiar znam z Zanzibaru. Na Zanzibarze były takie właśnie, idealnie takie. Jeszcze tu ich nie jedliśmy, ale na pewno dzisiaj kupimy. A normalne w Polsce to są takie, nie? To są takie banany. No takie to na pewno nie, bo jakby były takie pyszne i takie jak te właśnie, dojrzałe i porządne banany, to by było super. A w Polsce jednak są, przyjeżdżają zielone i na chemii rosną, ale to już ważne, nie o to chodzi. W każdym razie przepyszne są te owoce. Dojrzały tutaj do końca, dopiero zostały zerwane. No tutaj są na przykład takie, te pewnie wyruszy, te sobie można zabrać do Polski, bo są twarde mango i pewnie te do nas jadą. A tutaj są takie już dojrzałe, piękne, ładne, mięciutkie. Po prostu rozpływają się w ustach i są przepyszne. Te bananki malutkie to mnie rozwalają. Normalnie takie małe bananki, że jeszcze nigdy wcześniej takich małych nie widziałem. To co to? Nie wiem, ja ogólnie nie znam się za bardzo na owocach. Dorota by się tutaj sprzedała, to ona by mi kilka nazw powiedziała. Ja je tylko po prostu, nawet właśnie w Polsce nie jem, ale tutaj bardzo je lubię, jem i dlatego chyba, że są po prostu takie dobre. I w ogóle tutaj nie mam ochoty w ogóle na mięso. O, dzisiaj są też te stoiska potwierane, ale zanim przejdziemy na mięso, to jeszcze się tutaj wrócę, bo są warzywa. Są warzywa, które też pięknie wyglądają. Bardzo chętnie już bym je skrupał. I naprawdę całkiem inaczej chce mi się tutaj jeść. Czyli właśnie nie chce mi się boczków, nie chce mi się mięsa, kiełbas. Nie chce mi się takich rzeczy, co w Polsce chętnie bym takie rzeczy zjadł. No bo co? Bo nie wiem, chyba dlatego, że jest jakoś zimno, jakoś coś, taki klimat, że się takie rzeczy je. Całe życie siadło, a tu jest upał, gorąco. I po prostu wolę zjeść takiego właśnie świeżego ogórka na przykład, czy owoca. I to normalnie wystarcza, żeby cały dzień przeżyć i jest fajnie. Tak mnie interesowałyby was ceny jeszcze, choć tutaj nie widzę akurat cen na tych warzywach. Także nie powiem, no nie wiem, ile. Takie cebulki tutaj czerwone, 20, to jest, pamiętajcie, że to jest zawsze razy 1,3, tam 0, 1,3 czy jakoś, tak? W każdym razie 1,3 i 1,0 mniej, czyli jak jest 20, to nie jest 20 zł i 2 razy 3, 26 zł, tylko 2,60, ale też niepełne, więc jakieś 2,50. Tak? Wyglądają przepięknie te wszystkie warzywa, prześwieżo, tam takie piękne papryczki, o. Aż normalnie zrobiłem się głodny. Że chodzę, zwiedzam, pokażę wam tutaj, jak w tej Tajlandii jest. Przynajmniej tu, gdzie ja jestem. I to, co ja wiem, to, co ja widziałem, jak ja tutaj już milion innych też filmików. Ja już takie bazary oglądałem w Polsce już od roku. Oglądam. Chyba już z pół roku się przygotowywaliśmy z Dorotą do tego wyjazdu. Ostatnio powiedziałem, że 3 miesiące, ale 3 miesiące to tak czas szybko leci, że przesadziłem z tymi 3 miesiącami, bo dużo dłużej się już przygotowywaliśmy do jakiegoś w ogóle takiego większego wyjazdu na dłużej. I tylko w sumie zastanawialiśmy się gdzie, ale już od powiedzmy 3 miesięcy to jest, czy 4, zadecydowane, że to właśnie będzie Tajlandia. Tak sprawy się mają i od tamtej pory oglądałem mnóstwo filmików na YouTubie, mnóstwo właśnie jakby osób poznałem, które podróżują, które też takie filmy kręcą, pokazują innym, jak co wygląda. No i sam też przecież podróżowałem, w dużo różnych miejscach byłem. Mniej egzotycznych, bardziej egzotycznych. No i w Chinach
Chinach, Jamajce, teraz tutaj Tajlandia, to takie najbardziej chyba jakby odległe i egzotyczne miejsca z Polski. Więc trochę się popodróżowało. Kurde, no nigdzie nie widzę cen. Są fajne rzeczy, takie kurde, te sosy są ostre. Na razie jeszcze nie bierzemy takich ostrych rzeczy, bo ja uwielbiam ostre rzeczy, ale w Polsce ostre, a tu ostre, to też jest różnica. Jakaś świeża zupka się ugotowała. Okej, 20, czyli 2,50, nie wiem, czy za taką jedną kiełbaskę, chyba tak. 30 za jakieś takie różne rzeczy, czyli 3,80, 3,70, 50 kurczak, noga z kurczaka, 50 batów, to jest 6,20 powiedzmy za taką nogę. No tutaj kiełbaski, 20 za kiełbaskę, czyli 2,50, no, jakieś rybki, takie różne rzeczy. Loty przecież sami sobie wszystko kupujemy, sami w ogóle kupowaliśmy hotel, sami osobno lot, osobno wszystko żeśmy sobie zgrywali, imbiry, nie imbiry, i po prostu tak lecieliśmy na własną rękę, sami musieliśmy sobie zadbać na miejscu o transport, o jakieś taksi, czy graba, czy coś, już po prostu z doświadczeń z poprzednich wycieczek, z poprzednich podróży, z poprzednich wyjazdów po prostu. No i po prostu bazowaliśmy na tym doświadczeniu, jak już było kiedyś wcześniej. No i wiadomo, że wiedzieliśmy mniej więcej, o co chodzi, żeby się ogarnąć tutaj w Tajlandii. Wiem, że mnóstwo osób bałoby się w ten sposób zrobić, że raczej wszyscy by woleli po prostu przez biuro podróży, które zapewnia hotel, zapewnia transport i wszystko, jakieś, wszystko zapewnia. I po prostu dojeżdżamy do lotniska i już przejmuje nas jakby ktoś, kto nas pilnuje, kto nam mówi, co mamy robić, gdzie mamy jechać, jakie są wycieczki, wszystko nam pokazuje, do którego autobusu mamy wsiąść, później na lotnisku nam pokazuje wszystko, tak jest, okej, dobra, też tak na początku podróżowaliśmy, ale teraz wolę dużo bardziej po prostu sam sobie zarezerwować bilet, sam sobie wynająć hotel, ten, który mi się podoba, a nie ten tylko, który jest w ofercie w danej jakbyś tam biurze podróży i po prostu na własną rękę całkowicie wszystko sobie ogarniać. Dużo większa swoboda, można robić co się chce, kiedy się chce. W tym momencie nie braliśmy nawet śniadań przez te pierwsze 2 tygodnie, bo ogólnie to przecież jesteśmy na IF-ie i już od bardzo dawna w sumie. I ja tam powiedzmy, nie wiem, już Dorota mnie tak około roku męczy o tym, ona jeszcze dłużej, z dwa lata myślę, że już na tym IF-ie, czyli żeby jeść pierwszy posiłek, powiedzmy tam, no jak najpóźniej, powiedzmy o 12, pierwszej, drugiej, jakie masakry, podroby takie, uj. No i dlatego na przykład nie braliśmy nawet ze śniadaniami pokoju, wszystko we własnym zakresie, całe jedzenie, wszystko we własnym zakresie i odpowiada nam to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że trochę schudnę tutaj, bo tak jak mówię właśnie, nie będę jadł już aż tyle, nie jem aż tyle tych wszystkich mięs. Nie ma cen, nie wiem, o co chodzi z cenami. Chyba dla każdego inna cena. Ile wytargujesz, ogólnie można tu się targować, to też myślę, że warto powiedzieć, że ale piękne rybki. Że można się targować i dużo zbić cenę. Tutaj nie wiem za co to, za kilo czy za coś, może za kilo. 80, 10 zł, chyba za kilo takich rybek. Tutaj powiedzmy tam 12,80, 15, 18 i tak dalej za rybki. Wczoraj nawet nagrałem rekina, też wam pokażę. Normalnie rekina złowili, też był normalnie do sprzedaży, do zjedzenia raczej, nie do sprzedaży. Krewetki, 350 batów. Kurczaki.
wszystko lodem obsypane, choć tutaj taka muszka sobie siedzi na tym, na piersi. Hello. A, ceny są też tam, u góry. Takie żółte kurczaki. Rozkrojony, wszystkie podroby do wzięcia, że tak powiem. Nawet jajka jeszcze są. A odnośnie jajek to właśnie zawiesiłem firmę po to, żeby tutaj też między innymi wyjechać i po to między innymi, żeby właśnie robić coś innego niż do tej pory. Sakra, tylko po prostu nigdy takich rzeczy, takich owoców morza na żywo przy sobie nie miałem na wyciągnięcie ręki i ich nie widziałem. Nawet nie wiem jak się nazywają. Kosztują 360 batów, ale pewnie za kilo, bo waga stoi. To pewnie za kilo. 360 razy 1,3 no to będzie powiedzmy, nie wiem, 40-50 zł, nie chcę się liczyć. Także tanie nie jest. Tanio nie jest, może tanio, bo w Polsce może to kosztuje więcej. Nie mam za bardzo rozeznania co do ceny, ale tu wam pokazuję jakie tutaj są. Wszystkie przyprawy tak pachną, świeżutkie na pewno. Ciężko to wszystko w ogóle jakby przenieść na film. Trzeba by tu było naprawdę być i to wszystko widzieć, ale jest naprawdę mega. No, thank you. Only record video. Dobra, dobra. O, tutaj 1200. Czyli jakieś 150 zł za kilo chyba. Także drogo, 150 zł za kilo. Patrzcie, ile lodu. Nie wiem skąd oni ten lód biorą, w czym oni go mrożą, ale tu ogólnie idzie tyle lodu, że masakra. Ciężarówkami wożą lód do restauracji. Chyba jakaś fabryka lodu jest po prostu taka ogromna, która ten lód... Dajcie znać w komentarzach. O, to jest bardzo dobre. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, jeśli ktoś wie, czy są tu jakieś... Tu, czy w ogóle na świecie... Bo przecież kiedyś jak tam gdzieś oglądałem jakieś filmy takie różne, gdzieś w Ameryce coś to też widziałem, że tam gdzie te Stany jest gorąco, to też tam wożą lód i przewożą lód ciężarówkami i takie jakieś tam różne rzeczy. To właśnie dajcie znać mi tutaj w komentarzach, jak ktoś wie, czy są jakieś fabryki, czy coś takiego, co produkuje lód i później gdzieś go tutaj dostarcza, na przykład do takiego marketu, czy oni, nie wiem, sami sobie gdzieś we własnych lodówkach to robią, w zamrażarkach. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale jestem ciekaw bardzo. Jajka za 10 sztuk chyba, bo jest jakaś dziesiątka. 42, czyli powiedzmy 5,50 pod 6 zł. Tutaj 35 za takie małe, czyli jakieś tam też około 5 zł. 3,50 czy 4,50, 4,80, a to te w takim razie koło 6 będą kosztować. Tajlandia, wyspa Phuket, miasto Patong. To koniecznie wpadnijcie na ten targ, sobie pooglądać, może coś kupić, może coś zjeść. Żaby, jakie ropuchy wielkie, jeszcze nigdy w życiu nie widziałem takiej wielkiej żaby. Jo. Tu co, to jakieś sumy czy coś? A czemu one bez wody? Pa, sumy bez wody żyją. A tutaj jakieś węgorze, czy co to? No. Egzotyczny kraj, egzotyczne stworzonka. Pa.
zrobiło. Masakra. Kozackie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie łapkę w górę. Nowe osoby, które ewentualnie widzą ten film i jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. To są żaby, to są żaby. Jezus Maria, o, otegowana żaba ze skóry. Dajcie łapkę za te żaby, dajcie łapkę w górę, jakieś fajne komentarze po to, żeby po prostu, ja nie chcę tego po to, żeby mi będzie lepiej jakoś z tych łapek czy coś, choć na pewno też będzie lepiej, ale chodzi o to, że po prostu film będzie bardziej popularny na YouTubie i większa ilość osób będzie po prostu mogła go zobaczyć. Chodzi o po prostu, wyleciało mi słowo z głowy, o jak pan podlewa warzywa? Algorytmy, o chodzi o tam jakieś algorytmy YouTube'a, że po prostu film będzie bardziej promowany, tak? Może go większa wtedy ilość osób zobaczyć. O, tutaj też są gotowe dania. Nie zauważyłem tego wcześniej. Można sobie coś zjeść takiego tutejszego, na pewno przepysznego. Mega. Także liczę na wasze łapki, liczę na wasze komentarze i na subskrypcję. Ej, patrzcie na to, co ta pani robi. Ta pani, znaczy ten pan. One chyba wypiły tą wodę wszystką, dlatego nie miały wody, co przed chwilą mówiłem. Teraz gość im dolał wodę. A ja myślałem, że one bez wody tam cały czas siedzą, a one chyba wypiły i gość się kapnął i dolał im tą wodę. To ssaczek. A tutaj tylko w tej ostatniej części tylko nie byłem, także jestem. A to tutaj tylko głównie grube mięcho. Wow. Bułki, chleby. Dobra, to może chleb taki. O kurde, 100 batów za taki chleb, to jest 13 zł. Za taki też.